Katarzyna Grochola apeluje do fanów. Potrzebuje pomocy. Dlatego dziś wierzy w moc internetu. Katarzyna Grochola i jej problemy zdrowotne. Katarzyna Grochola to jedna z najpopularniejszych polskich twórczyń literatury obyczajowej, nic zatem dziwnego, że gdy tuż przed świętami Bożego Narodzenia pojawiły się niepokojące informacje o stanie jej zdrowia, tysiące Polaków wstrzymały oddech. Artystka trafiła do szpitala, a wkrótce przekazano, że chodzi o nowotwór. Przeprowadzono operację prawego płuca, która ostatecznie zakończyła się pomyślnie, choć przysporzyła ogromu stresu zarówno samej gwieździe, jak i jej fanom. Jestem potwornie słaba, niestety. Nikt mnie nie uprzedził, że operacje na płucach są najbardziej krwawe i najdłużej się po nich dochodzi do siebie, skarżyła się wkrótce później w Dzień Dobry TVN. Katarzyna Grochola ma problem z nałogiem. Choć miłośnicy Katarzyny Grocholi zdążyli już odetchnąć po horrorze, jaki los zgotował im pod koniec roku, pisarka znów przekazała przykre wieści. Jak się okazuje, choroba płuc nie zdołała pomóc jej w rzuceniu palenia. Radziłam sobie w życiu z wieloma rzeczami, ale z tą jedną nie mogę sobie poradzić. Popałam. Mimo że dzwony ostrzegawcze w całym świecie chyba dzwonią, żebym się ratowała. Rzuciłam palenie, teraz znowu popałam, wyznała na nagraniu zamieszczonym na Instagramie gwiazda.